Szczęść Boże, coś wam powiem. Staram się wejść całym sobą w klimat ostatniej wieczerzy. Kiedy dokonywało się tyle rzeczy, kiedy padało tyle słów i swój początek mają tam dwa sakramenty. Eucharystia i kapłaństwo. Tak bardzo zależne od siebie, nierozłączne wręcz. A zarazem dzisiaj tak bardzo lekceważone. Święta Teresa z Lisieux stwierdziła, że gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. Nic takiego się nie dzieje. Jezus mówi: Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jednak kiedy gardzimy miłością Boga, to odłączamy się od Niego. Nie trwamy w jedności. Wtedy sakramenty stają się dla nas niezrozumiałymi przedstawieniami. Coś się dzieje, ale nie wiadomo po co i dlaczego. Coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby w formie kateches przejść przez całą Eucharystię krok po kroku i wytłumaczyć, co tam się dzieje. Musimy uświadamiać, że przecież Kościół wyznaje wiarę, że Jezus jest najwyższym kapłanem, czyli pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jego pośrednictwo ma swoją cenę. Cenę Jego ciała i krwi, cenę Jego męki. On sam mówi: ja za nich poświęcam się w ofierze, żeby byli uświęceni. Jak to w ogóle brzmi? Poświęcam swoje życie, żeby ich życie, czyli nasze, było pełne świętości. Kogo z nas stać na takie szaleństwo? Kogo z nas stać na jakiekolwiek poświęcenie i rezygnację z siebie dla drugiego? Kapłaństwo swój szczyt ma na krzyżu. Nie mam wielkiego stażu w tym kapłaństwie, ale nie potrafię zrozumieć pewnych zachowań młodszych czy starszych kolegów, którzy swoje powołanie rozmienili na drobne. Eucharystię przerzucają jak towar na taśmie kasowej w markecie. Byle jak, byle szybciej. Gdzie jest to poświęcenie? Inaczej zostałem nauczony celebrowania sakramentów i modlę się o wierność. Sobór Watykański II uznał powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych, czyli że każda świecka ochrzczona osoba jest zaproszona do bycia kapłanem na wzór Chrystusa. Co to znaczy? Oznacza to gotowość do ponoszenia ofiar miłych Bogu, potrzebnych do realizacji zbawienia, które pochodzi od Boga. Bóg nas stworzył bez nas, ale bez nas nas nie zbawi. Nie uczyni tego bez naszego zaangażowania w osobistą i wspólnotową walkę duchową, którą każdy z nas podejmuje zgodnie ze swoim powołaniem. Jako kapłan, jako ojciec, matka, mąż, żona, wdowa, wdowiec, kobieta, mężczyzna. A co za tym idzie? Nasze konkretne decyzje i postawy mogą być składaniem ofiar Bogu albo ucieczką. Wymagając od siebie uczciwości i wierności, czynimy to, co do nas należy. Codzienność niesie wiele okazji, żeby Bogu składać ofiarę z siebie dla dobra nas wszystkich.